przyjechaliście z dwiema suczkami, Bellą i Luną, obie w typie Goldena, ale z różnymi problemami. Znaczy, jechaliśmy z myślą, że problemy są podobne. Bo poza tak teraz wiem, błahymi sprawami w porównaniu z tymi właściwymi, czyli tam chodzeniem na smycz, odwoływaniem i tak dalej, okazało się, że nasze psy dla jednych by się wydawało mają podobny problem, bo to jest agresja. Aczkolwiek każdy z tych psów z zupełnie innego powodu takie zachowania okazywał. I tutaj, a może tak, mimo że wcześniej uczestniczyliśmy w szkoleniach i z tymi psami, wcześniej jeszcze z poprzednim psem, nikt nas nie nauczył czytania psa. Uczono nas, co trzeba zrobić, żeby pies siadał, co trzeba zrobić, żeby pies warował, co trzeba zrobić, żeby pies chodził na luźnej smyczy. Ale nie nauczono nas odczytywać sygnałów, które daje pies. Za jakieś 10 kroków powiecie siad. Bardzo dobrze. Patrz na nią do przodu i mówisz tylko dawaj, dawaj. Obrót imię. Dobre, idziemy. Tak. Powiedz jej super, bardzo dobrze, Sylwek. Powiedz jej czekaj. Siad. Wyciągasz piłkę, nagradzasz sygnał zwalniający, OK. Proszę. Szczukaj! Idziecie jeszcze chwilkę. Dobra, stop. Koncentracja. Jak patrzy? Na koniec.
zmieniacie się miejscami, czyli ty się zmieniasz z Denonem, wy się zmieniacie miejscami, wy się zmieniacie. Czyli przechodzicie na drugą stronę boiska, otrzymując kontakt z celem. Wzrokowy. Już. Chodź i przechodzicie. Bez kontaktu. Dobrze, jest. Brawo. Tak jest. Udało się. Świetnie. Świat i nagroda. Jak ty oceniasz swoje postępy, czy właściwie postępy twojego psa? Jak tobie się pracowało? Czego się nauczyłeś? No, dowiedziałem się, że przede wszystkim to ja się muszę zmienić. Swoje postępowanie, nawyki postawić na bok, tak? Zacząć wszystko od nowa, tak, schować emocje. Nauczyłem się postępować w sytuacjach zagrożenia. Nie tylko dla innych psów, ale też dla Luny. Przez jej zachowanie. Nasza Bella prezentowała zachowania agresywne w stosunku do innych ludzi. Tu dowiedziałam się, że spowodowane to było lękliwością. Po prostu robiła to ze strachu. I o ile na początku każde spotkanie, nawet z odległości, z innym tutaj, czy kursantem, czy no w ogóle z innym człowiekiem, powodowało w nas obu wielki stres. O tyle właśnie dopiero w zasadzie wczoraj, nie wiem czy ja też, ale na pewno Bella wyluzowała, także no po prostu miód na moje serce. Garnęła się do wszystkich, podchodziła do każdego, prosiła się o głaski, no czego nie było nigdy wcześniej. W takim razie polecilibyście udział w kursie Super Pies swoim znajomym, którzy mają jakieś... Na pewno tak. Po tych 6 dniach nie wyjeżdżamy dwa super psy i dwoje super opiekunów, ale wyjeżdżamy tak jakby z receptą. Wiemy, co mamy robić, tak? Z receptą, co robić dalej. Z taką jasną receptą, że nawet jak tego leku zabraknie, to będziemy potrafili sami to jakoś dalej pociągnąć.